Warszawa, słychać nas? Chciałem zaprosić za chwileczkę do pewnego eventu naszego motoryzacyjnego, który nazywa się Jaguar Experience. Będziecie jeździli różnymi samochodami o różnych mocach, o różnych napędach, także samochodami elektrycznymi, w różnych warunkach, na różnych typach nawierzchni. Grupę żółtą zapraszamy do nas. A grupa dziecięca. Okej, grupa niebieska do mnie poproszę. Dobra. Tutaj mamy. Dobrze, dobrze. Mało. Piłkarze jeżdżą samochodami marki Jaguar w ramach eventu Jaguar Experience i nie tylko poznają nasze samochody, produkty, które można na co dzień spotkać w salonie Jaguara w poznańskim Baranowie, ale również przede wszystkim szkolą swoje umiejętności z bezpiecznej jazdy, jazdy też takiej, która może się przydarzyć w warunkach jesiennych, zimowych, z jazdy na śliskich nawierzchniach, z nieprzewidzianych sytuacji takich jak wpadnięcie w poślizg, jak prawidłowo zachowywać się, bo samochody oczywiście coraz bardziej są wyposażone w systemy wspomagające, pomagające kierowcom, ale to jednak dalej kierowca decyduje i chcemy, aby nasi piłkarze mogli bezpiecznie przejechać przez ten sezon. Racing track or power stage, we are on the road. What is your suggestion? What we should do here? What the driver should do to avoid any complications when he gets this oversteer? Okay, this way. Keep steering wheel. Well, let's say. Okay, I'm the rear of your car. Yes. What should you do? In what side you should that turn? Way. Yeah. So the same way that our back is sliding. Yeah? So, but how do we know in what direction it's sliding? Do you have any idea? I think you can feel it, no? Yeah, exactly. You have to sit very tight in your seat because you need to feel with your behind, with your back, what is going on. If your position behind the steering wheel is wrong, so for example, like this, I know a lot of people who drive it like this, also, yeah? Lying down almost. It's a very bad idea because our system doesn't work properly and we don't feel what is happening, with our car. Well, we sing songs. Ah, we have to sing. So choose. A couple, okay. What do you want? Radio? Hey, I got 2 times Balua Go, my friend. I was scared for my life. So 30 up to 50. Hey! Huh? Is it? Oh! Almost good! You are ready for that then? Yeah! Let's try break hard apart after this this action, okay? Just, yeah. After. Who's doing chess, huh? The forest! And break, okay? I'm scared! Hey, 40, 40 is okay, eh? Not more. My heart is worse than the game yesterday. Dawaj. Dawaj. Dale, sprint. 40 kilometers. 10. Look the road! Cabron! No. Less. Okay, 40. Oh. how fast did I go? 40. So it was good choice. The steering was okay, but you need to steer more because the wheels are not at the place that allows you to straighten your car. Okay, but this was the best one so far, huh? Yeah, it was pretty loud. The lie. Let's do it!
Man, you're too tall, bro. Yeah, but it's easy. Come on, just. This guy is too tall, man. Man. That's it. Let's go! Oh my god! Oh my god! You wanted to hit her? No! Hey, I swear this is so difficult, I don't understand. Oh my god! But it's good, I like the feeling. I swear, I like the feeling, you know. When I was in Canada, yeah. I almost crashed. I was in December there, and it was like snowing everywhere. Yeah. And then I was the same like this. I was driving, and then I want to turn, and then the car starts sliding like this. My God. Udało nam się zgromadzić wszystkie modele, czyli od najbardziej popularnych, czyli Jaguara i Pace'a, który jest naszym małym, kompaktowym SUV-em, poprzez większego SUV-a Jaguara F-Pace'a. Mamy też auto elektryczne I-Pace, który jest samochodem roku 2019. Mają panowie okazję testować tak naprawdę zarówno silniki spalinowe, jak i auto elektryczne, o którym wspomniałem. Przekrój mocy mamy tak naprawdę bardzo duży, bo od niecałych 200 koni do ponad 550 koni w Jaguarze F-Pace SVR-ze, który ma piękną V8. I widzę, że panom ten motor bardzo przypadł do gustu. Dani Ramireza. To the left. Go up the hill. Wait for the obstacle. Keep your acceleration. Braking and turning. And to the right, to the right. Straight ahead. I should pass and sit first. Boom. Świetnie, 67 i jesteśmy na wysokości 40 metra, jeżeli chodzi o długość drogi hamowania. Ale to jest głos. Coś pięknego. Dobra, kolejna auto. I mamy Kolejarz nie hamuje, tylko dodaje gaz. Wrzuca na wyższy bieg. Kolejarz, kolejarz. Trzyma się z tą kamerą! Oni się boją naprawdę, że my zwymiotujemy w tym aucie. Miły powiedział przez krótkofalówkę, że ma ktoś wiaderko, bo niedobrze mi. Jeszcze jedno ważne pytanie. Czy te auta są ubezpieczone? Drugie auto wjeżdża. Kotek.
szczególnie to nasze. Jedziemy! Lata! Go! Jazda! Jazda! Dawaj, jedziemy jazdę! Super! Gotowy? Ręce gdzie mają leżeć? A gdzie? Tam niżej? Tak, bo ty jak gazujesz, czy masz inwa? Kciuki wynać? No. Nie tu, nie tu. Tu. Bo jak ci zawierzę kierownicę gdzieś, jak nie skręcie albo w jakiejś kolejnie, to ci wyrwie kciuka. Dokładnie, ty masz mieć tu w tym miejscu. I dlatego masz mieć tu ręce, a nie tu, bo wtedy masz głębszy zasięg sterowania kierownicy i lepiej ręce. Gotowy, tak? Domykamy.